Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym przedstawimy nową talię Nilfgaardu opartą na żołnierzach. Talia polega na umiejętności strategiczny odwrót, czyli dawnej umiejętności Emhera, dlatego nazwałem ją żołnierze Emira. Także zaczynajmy. Kerigę. Miejmy to za sobą. Może i dobrze. Ostatnio w kółku na Nilfgaard trafia jakoś na złość. Dobra. Staramy się to inaczej teraz tu rozplanować z tymi kartami. Ale jest okej. Okay. Jest okej, okay, tak poza tym. Może to wymienimy jeszcze. No, Roderick. Może się przydać, nie mówię, że nie. Ale wiele kart stąd może się przydać teoretycznie na tę chwilę. Może to wywalę. Dobry set, kurde, jak na początek. Ja pierdolę. Takimi kartami tu już na start. Okej, to mogę wrócić w tego. Będę począł Asirkę, żeby tasować operatora potem. Jeszcze nie tak dawno miałem Tuzdro na tej tej talii pod operatora, ale Uzdro jest za drogie. Nie opłaca się, moim zdaniem. Zbyt dużo trzeba poświęcić, żeby to Uzdro móc grać. Operator jest dużo lepszy pod tym względem. A czy operator Asir? Tyle, że jeśli gra w Asir, to właśnie trzeba mieć coś, co nam da daną kartę, którą wtasujemy. Czy tam mata to tak jest pośrodek, czasami pomoże, czasami nie. Aha, tak zrobił. Nie chcę, nie wiem, czy chcę go blokować, czy nie. Że na razie zakryjmy. Tylko rzucę okiem. No, chciałem coś powiedzieć, ale skupiłem wątek. Się zastanawiam, czy on tu będzie grał te drakary naprzód. A kurczę, patrzcie, jak tu się. Ale oni się ich boją, zauważyłem wszyscy. Kurde. Od razu neutralizują ten pancerz tych kuszcików. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Damy go tu. Krasne, małe to ty opancerzony. Tylko myślę, co jeszcze będę mógł grać. Może tak zróbmy. Do widzenia. W sumie mogłem na odwrót, no. I tak zbije mi ten pancerz. No właśnie. O nim myślałem. Ja bym to generalnie nawet spasował, ale. Dobry przeciwnik do bijenia tego pancerza, bo sobie zawsze z tego dowódcy ten jeden punkt ma tam co te dwie tury, więc to jest dosyć przydatne. I teraz co bym nie wystawił, to i tak będę miał obijany pancerz. Więc może pas. Nie no, powinienem tą rundę wygrać generalnie. To byłoby bezpieczniejsze dla mnie. Ale kurczę, lipa, że mi ten pancerz pozbiją.
coś dobrego to ma? W sumie mogę mu wygnać ten okręt bojowy, bo to może być niebezpieczne dla mnie. Wilga. Chwila, chwila, kurczę, złote mam jakieś? Aha, mam. Dobra, luz. To może tak zostawię nawet. Choć przydałoby się druga, przydałaby się druga ta terapia. Ale dobra, mam nadzieję, że za bardzo nie będzie grał. O, może będzie jednak. Może jednak będzie. Dobra, ale przynajmniej go pozbędziemy tego drugiego. Twoje życie należy teraz do mnie. To jest operatora w tasie. Ale no kurczę, nie wiem, czy będę musiał. Wolałbym go nie musieć grać, ale. Muzyka łagodzi obyczaje. Co on tu wymyśli? Tego ciężko mi to ocenić. Tak, o co chodzi? To jest coś pod rządzek krwi, czy. Będzie Dagur tu? Nie wiem, nie wiem. Trzymam na razie tego Wilgefortza, właśnie myślę, że coś tego typu zagra. Ale nie wiem, nie mam pojęcia. Bo ten artefakt na razie kruków nie widziałem. To też może niby. Nie, jednak pasik. Dobra. Mnie to pasuje generalnie. To starczy. Tak, na pewno jest ważna lekcja. Tylko jaka? No i nawet to bym zostawił, to co mam na ręce. Czyli w rundzie drugiej się wszystko okaże, tak? No może być ciekawie, może być niewątpliwie ciekawie. No nie powiem, bo druga terapia przyda się. Oczyszczenie. Nie mam pojęcia, czy on tam może mieć obrońcę. Może. Kurde, ten też by się przydał. Chwilka, chwilka, mamy. Tak. To w tego. Swersa tylko nie będę miał. Ale może tyle to. Tyle to tam. Damy radę bez tego Swersa. Dobra. Zrobimy tak. Bez Swersa. Okej. Chwilka, tylko pomyślmy, czym zacząć, bo zaczynamy. Egzekutor. Nie, egzekutor powędruje, że jak będziemy mieli na stole. Jak na stole już będzie żołnierz. Czyli musiałby iść najpierw operator. A operator z dekreciku. Chyba, więc tak zróbmy. Na tył myślę go dać. Na razie nie będziemy używać umiejętności dowódcy. Generalnie ona w Ramona pójdzie, ale też nie zawsze. No patrzcie, kurde. Będzie kontrował. Egzekutor Imperii jest tu trochę ryzykowny. Może mieć gremistę pod oczyszczeniem, to jest niewykluczone. Trzeba się z tym liczyć. Rzuciłbym tego egzekutora. Zobaczymy. Chociaż może tego zagramy, tego Ramona zaraz. W sumie dobrze. Lepiej w tego niż właśnie w tych puszników. Dalej, dobra. Na razie leci na specjalach. Coś tu powinno być najpierw. Dobra, tego i tak nie mamy. Zależy co. Zależy, czy na pewno ta mata tu będzie z tego. To jest też kurczę niepewne trochę. Mamy takie
66,6% szans. Dobra, może lepiej najpierw zagrać agentki. Przynajmniej jedną. Wydarzymy w pancerz na razie. Dobra, niestety. Niestety, może niestety. Albo ten Ramon. Albo damy tego obrońcę. Najpierw. On jest o tyle groźny, że on ten pancerz może obijać bez problemu, bo ma dużo kart obijających. On w sumie na tym bazuje, widzę. Więc trzeba... Ciekawe, czy gremisz teraz. O, Sirocco, jeszcze lepiej, o cholera. To było trochę zaskoczenie. Dobra, lecimy z tym. Trafiam do celu zawsze, nawet w galopie. Dziś predna, jutro zima. Ci są mocniejsi. Gdybym miał to, to oni nie by stanowili problemu dla niego. Patrz, ale i tak ma bardzo. I tak ma bardzo dużo tych czarów. Kurde, to mi się trochę nie podoba. Musiałbym w sumie zagrać jeszcze tą agentkę ostatnią. Interesujący przypadek. O, nie wiem, co on tam będzie miał. On jako tako nie ma żadnego silniku, tylko bazuje na tych chrzanionych zaklęciach i obijaniu, więc typowa kontrola. Kolejny wrak, kolejny tron. Dokładnie, typowa kontrola. Kurde, śmiech na sali, co tu się wyprawia. Gdzie cesarz nie może, tam nas posiła. Nie wiem, ma Lasseya, więc może, ale z drugiej strony z tym dowódcą Lassey nie będzie jakiś potężny. Bogowie nie będą zadowoleni. Obija ten pancerz, ej, masakra. Co ty się wyprawia? Chyba czas na Vremdę. Żyjemy i umieramy dla cesarza. Dobra, coś mocniejszego może wlecieć teraz. No ale nie. Ja pierniczę, że tak kontrolnej talii dawno nie spotkałem. Wiesz, to jest masakra i ile... Wszystko, każda karta w jakiś sposób jest kontrolna i z tych, co on grał. Ja pierniczę. Nie dowiarasz. Dobra. Miejmy nadzieję, że wleci Matta. Żebyśmy mogli dobrać Sirocco. Mamy 66%. Jest. Więc dawajcie Mattę. Zapomnij o smutkach. Okej. Wiesz co, Sirocco, nie wiem, czy to jest na tak naprawdę czymś dobrym. Może ten Swerz okazałby się lepszy. Choć niewątpliwie zagrałbym tu Swerza. Gdyby mieli pancerz, żeby jeszcze dodatkowo obili te jego jednostki, ale... Od tak, to nie wiem. A, zagrał tego niedźwiedzia. Właśnie teraz się zastanawiam, czy Wilge nie powinien iść w moją kartę. Bo jemu mogę wyciągnąć coś mocniejszego. No chyba, że nie ma już jednostek, ale 6 kart i bez jednostek by było. Trochę mi się wierzy, nie chcę. Czy Wilge na siebie, czy na niego? To jest dobre pytanie.
On nie ma żadnych silników jako tako, więc... 4. Nie, to jest ryzykowne. Może na siebie lepiej puścimy. A, tą dwójeczkę. Już i tak są niepotrzebni. O! To się udało, 10 punktów na Wilga zyskaliśmy. Tyle, że może obić ten pan coś i coś wzmocni. Ale jak wzmocni, no to mamy Sirocco. Coś musi pójść, nie? No, miał tego. Ale widzicie, to jest typowa kontrola. Kurczę, brak słów. No nie wiem, co tu niszczyć. Może tego? W sumie to wszystko jest tak słabe, nie? Że szok. Tu nie ma mocnych kart. Teraz nie ma A nie, ma teraz umiejętność do wycy. Ale czy zrobi 21 punktów jedną kartą? Dzik morski będzie. Zrobi to? Tak, obstawiam, że to dzik. Przynajmniej... Ja bym miał tam dzika. Dzikiem czy to zrobić? Dzik, aaa, dlatego bijał pancerz. No ale trzeba przyznać, że przeciwnik naprawdę taki wkurzający nie jest z tą kontrolą. Ja rozumiem, że trochę kontroli w talii jest potrzebne, ale cała talia, żeby opierała się na kontroli, to jest już masakra, nie? Dobra, zagramy jeszcze rundę drugą, drugą partykę. Tak jak chcieliście. Zobaczymy, jak pójdzie w drugiej. No to też nie było tak okazji zobaczyć tych kuszników akcji, no bo... On ten pancerz na bieżąco zbijał, nie? Miał tyle kontroli. Nilfgaard, nienawidzę przeciwko tej samej frakcji grać, nie wiem czemu, ale... Jak mam Nilfgaard, wolę grać przeciwko każdej frakcji, ale nie Nilfgaard. Jak trafiam na Nilfgaard, to nie jest mój dzień, wiem już. No ale spróbujemy i z Nilfgaardem się zmierzyć. Mamy operatora, ale nie mamy kusznika. Ewentualnie operator może iść egzekutora. Tyle, że nie mamy drugiej agentki i to też jest pewien problem. A nie, jest kusznik. To może egzekutor teraz out? Jest Nilfgaard. Tylko pytanie pod co ten Nilfgaard będzie? Czy właśnie pod żołnierzy, czy pod trucizny? A może będzie to mix jednego i drugiego? Nie jest wykluczone. No nie wiem, zobaczymy co... Już powinien coś grać. Jakiś zarys nam dać tego, czym będzie tu grane. Zobaczymy. Tak szczerze to wiele nie zobaczyliśmy, bo zagrał śmiecia, ale... Dobra, tego śmiecia zneutralizujemy. Okej, tutaj myślę. Cyk. No i sobie obijemy temu pancerz. Kurczę, nie musiałeś dwa razy mnie go uderzać, ale dobra. Jak już tak się uderzyłeś, no to trudno. Mi zależałoby tyle pancerza nie miał, bo jak grał żołnierzy, to w jakimś stopniu by mógł wykorzystać. Już wykorzystał, bo to był żołnierz, ale jeśli gra też kuszników, no to byłoby niewesoło. Znaczy, to też byłoby do ugrania. No nie powiedziane, że nie, my będziemy ich mieć niewątpliwie więcej. Oj nie. Oj nie. I na to właśnie jest Sirocco. Na to jest Sirocco, bo już tak trafiłem tą talią. Nie mając Sirocco, tylko właśnie miałem uzdro, a Sirki nie miałem, miałem właśnie uzdro pod operatora i trafiłem na to i zero kontroli na to miałem. To jest potrzebne. To jest kurczę bardzo potrzebne. Na razie nie będziemy tego blokować, bo zobaczmy co on ma, że chociaż ma Rala, wątpię by używał, jeśli mam na stole obroże. Raczej aż tak odważny nie będzie. Ja mogę jeszcze rzucić w sumie żółwia.
I cóż jeszcze? Oczyszczenie może nie będę wymarnował, bo to może się przydać. Bo się opiera na truciźnie. Na bank ma też Asir. No, bo chciał sobie pewnie wtasować na rundę trzecią ten, czy tam nawet na rundę drugą, mając to. Ten scenariusz. Czuję nutkę Morginda. Tu nie wiem, czy to jest jakaś jakaś forma prowokacji do tego, żebym właśnie zużył tą obrożę. Może tak być, nie można tego. Nie można tego w żaden sposób wykluczyć. Zagrajmy to. I albo to zabić, albo to blokować. Może to blokować. Wilgę się przyda, zostawienie Wilgę. Jedna się ulepszy, czyli on i tak będzie musiał coś zagrać. Może spasuje po prostu. Chociaż mógłbym Wilgę dać w to. Ale boję się, że na przykład wyjdzie mi taki wremde mata i będzie 0-0 pożytku z nich. Suche punkty. Gdyby to było w rundzie trzeciej, to jak najbardziej. Możecie palić sobie tą krowę, tym Wilgę. Ale nie w rundzie pierwszej, gdy tak naprawdę nie wiemy, co nam wyciągnie. To byłoby zbyt ryzykowne. Ej, aha, bo on dwa statusy rozdał, dobra. Mój błąd, że to spasowałem. No to są też mocne silniki. Może się da, że to odpuściłem. No ale jakby nie patrzeć, to dobre karty zostawiłem. Tu może cisnąć. Wilgę będę musiał chyba zostawić na razie. Jeszcze jest dużo kart złotych. Okej, to jest jak najbardziej na tak. To wtasować. Nie chciałem ich wymieniać, ale może tego będę musiał zrobić. No tak, może będzie lepiej nawet. Chociaż grałem to prawda tylko jedną. Chyba że kusznika wskrzeszę sobie po prostu. Pomijając już tą agentkę. W sumie nawet jeśli ma kusznika, to lepiej kusznika może wskrzeszać. Nie będziemy dawać mu punktu na stół. Jedna agentka, jeden kusznik i pasuje. A agentka jak dobierzemy, to zagramy. No chyba, że wyciągniemy z tego operatora w tej rundzie. Nie wiem, czy będzie tu. Ale to nie ma nic do stracenia. Zrobię, co każesz. Ale co wstasował? Jedną damę? No bo dwie były, no to jedną damę musiał wstasować. Okej, ja sobie wtasuję operatora. Jeśli zginie magia, zginie ten świat. Choć mógłbym Sirocco, też bardzo silna karta, no ale nie, operator musi. Bo jeszcze będziemy mieli jedną agentkę. Bynajmniej jedną. Zobaczymy w sumie, czy on to będzie grał. Jedyny problem tu jest taki. No, teraz musiałbym puścić matę, żeby na mi dekret dała. Dekret pójdzie w operatora. Roderika mamy wybór, nie? Co tam sobie chcemy dobrać? Czy wremdę, czy właśnie Fiona? To jest ciekawe. To co tu podziałał. No ale dobra, tu na razie nie musimy się tym martwić. Póki nie odpaliłem dowódcy, może być dwa razy Wilgę Force i obrońca zostanie, obejdziemy jego. No dobra, damy to. Zapomnij
o smutkach. Możliwe, że będę musiał grać tym operatorem w tej rundzie. Nie chciałem tego. No i najprawdopodobniej Roderick wszyscy... nie w Swordsa, tylko w Swordsa mam sobie w Remble. Ale... aha, sobie wziął. No zachłanny. Tylko teraz tak, on jest na 7 i jeśli tak naprawdę tu nic nie będzie tracił w tej grze. W tej gierce? Chyba, że mu tą 6 wyciągnę na wierzch. Ciekawy wybór. Zostawmy to na razie tak. No najwyżej będę na tej minus jednej karcie, nie? Cóż poradzić? Arszenik czy to ja? Sobie tu gra. Dobra, zagramy operatora. Z dowódcą musiałbym jak najdłużej zwlekać, kurczę. Taka jest prawda. Że tego wilka forca nie planowałem dać. Planowałem go trzymać. Mało kto zapuszcza się do naszego lasu. Ale boję się, że właśnie wyciągnie tą matę i sobie też coś dobierze dobrego. Jakiego tego... Marala czy coś tego typu. Myślę co puścić, może teraz właśnie agentkę puścimy. Wolałbym upuścić nieco krwi. Cyk. Moja misja. Wtykać nos w nieswoje sprawy. Cyk. Cały czas jest jakby na karcie kartę do przodu. No ale nie mam wyjścia, muszę tak grać. No cwanie, teraz zagramy sobie już bezpośrednio tego pana cmentarza. No dobra, zrobiliśmy to na razie punktowo. Ups. W sumie mogłem mu go porwać. A, dobra. Mogłem nie zbijać tego pancerza. Wciąż się uczę, jak widzę gry tą talią. Tyle już kombinowałem z tym Nilfgaardem, jak jeszcze nigdy z żadną talią, żeby go tu złożyć. No, chyba słuchajcie, punkcik będziemy mieli w wadzie, tego weźmiemy. Dobra. Chyba, że spasuje to. Co by było jeszcze ratunkiem dla mnie, bo jeśli zejdę z Wrendem, a będę musiał zejść, lada moment, to stracę, znaczy zużyję dużo punktów, które mógłbym zachować na potem. Już wiadomo, że potem nie będę miał tyle kuszników. Ale używając Ramona dwa razy, no to dwóch mamy. Plus jeszcze trzeci tutaj, no to trzech to nie jest źle, nie? Jeszcze czwartego może bym dobrał, no to jest niewykluczone. Więc tak naprawdę jedno i to samo. Ja jestem maral cholerny. To jest za dużo, żyje krótko. Nie wiem, czy właśnie Wilgę nie powinienem sobie teraz schować.
Bo ja nie mam na to kontroli. Wilge out. I zagrać Eros Ramona jednak. Odznaczy się moja dywizja w historii. Espar et meode! No to dobra, dajmy tego ostatniego kusznika. Ach, słowo. Nie wiem, czy pisać w komentarzach, jakby, jak inaczej wy byście tą rundę rozegrali. Tak jak mówiłem, nie lubię przeciwko Nilfgaardowi grać, zwłaszcza przeciwko truciźnie. To jest takie dużo bloków, dużo właśnie tej trucizny. Tak sądzę, że ta Sirko w pewnym stopniu tu kontruje to. Mógłbym co spalić Wilgę, tak jak mówiłem. Ale w tej chwili Wilgę jest najbardziej... Najwięcej punktów daje nam z tych kart, jakie posiadamy, nie? Zrobimy to inaczej. Dalej, bez litości! Żyjemy i umieramy dla cesarza. No i to są te punkty, to są punkty, których ja już kurczę nie odzyskam, nie? W rundzie trzeciej. Wrzuciłem je teraz, ale nie będę miał ich potem. Potem też Bremde już by nie zrobił tych punktów, skoro zszedłem z kuszników. Rzuci to wszystko? Żeby mnie z tego Wilga wyciągnąć? Ciekawe. Pewnie planował ciągnąć do ostatniej karty, ale... 20 punktów? Jest do zrobienia Mamarala. Którego jakimś cudem kusznicy nie zabili. Mimo że tyle uderzyli. Ma jeszcze umiejętność dowódcy i ma jedną kartę. Ale wie, że jak rzucę Wilga, to na pewno tego nie zrobi. Tylko, że ten Wilga sam może być tu za mały, jeśli on dogra dwie karty jako last save. Ten na pewno nie, to może. O kurczę. Wymieniłbym tego, ale... A zaryzykujmy. A słabo, tak naprawdę liczyłem na Fiona. Może ja przegram niestety. Ja popełniłem błąd w pewnym momencie. Źle policzyłem te punkty, jakie zrobi ta dama w tej pierwszej rundzie. Zrobiła troszkę więcej. Niestety. I wygrał na równych. Tak to bym wyciągnął go, tą jedną kartę starałbym się bynajmniej wyciągnąć. No ale trudno. Noc jeszcze. O, swoje miał. Patrzcie, kurczę. Ale po co mu to? Po co mu to w tej rundzie, nie wiem. Ach. Może to. Nie wiem, czy to ma już jakieś znaczenie, co wygnamy. Ale nie ma. Tak jak widzicie. A jeszcze damy ma. Van Morlehemowie nas rozpieszczają.
Znowu ziemniaki. Tak widzicie, idzie się tu z kart wyciągnąć całkiem nieźle. Jedna złota tylko została, nie? Więc pod tym względem talia jest dosyć dobrze zbudowana. Bo jest i dekret, i rozkaz w marszu. Bo ten rozkaz jest taki... Nie jest jakąś silną kartą tutaj. Można by go zamienić na coś innego, jak uważacie. Ale chciałem po prostu mieć coś, co by wyciągało agentkę przynajmniej jedną, nie? Skoro już gramy tego operatora. A teraz gra podwójnie. Okej, okay. Trucizna? Mam jedno oczyszczenie, więc... Od zapachu aż kręci się w głowie. Dobra. No, tylko właśnie, on jeszcze dwie karty ma. Mnie toś dowódcy dużo robi w ostatniej rundzie, zwłaszcza jeśli jest krótką rundą. Nie mówię o umiejętności typu krach czy mewy, ale... Ach, Rogl i Blanc. Tak jak tu widzimy, tak najbardziej się zdają. No co, mimo wszystko się najbardziej tego żółwia opłaca spalić. Mylisz niebo z gwiazdami od minącą na powierzchni stawu. Ale zrobi to, kurczę, zrobi to naprawdę paroma punktami pewnie. Nie ma nic dobrego. Bo on dobrał to, liczył pewnie, że obrońcę będę miał w ostatniej. A nie. Barbarzyńcy. Ale sam fakt. To nie będą... Wysokie punkty, aż takie. No a gdyby ten Wilge był na lasce, ja... No to może te 12 punktów jakbym mu spalił. Dobra, tutaj widzicie jedna przegrana, jedna wygrana. A już tak naprawdę wiele nie brakowało. No błąd popełniłem, no nie oszukujmy się, bo źle obliczyłem, że to krowie truchło przecież dało więcej punktów na tą damę, nie? Ja policzyłem to jako jeden, bo truta zapomniałem, że one są się siadującym jednostką. Dwie truty da, więc policzę jako dwa statusy, więc to było więcej punktów niż zakładałem i mnie przebił dzięki temu. Na równych kartach, jakbym wtedy może jakoś Swersa dograł coś, bym kombinował bynajmniej w tej pierwszej, żeby to mieć prowadzenie. I oddać to, ale nie będąc na równych kartach, nie? To trochę mój błąd, nie? Ale jak widzicie, Talia sobie całkiem nieźle radzi. Nawet przeciwko Nilfgaardowi, co miałem ostatnią okazję, głównie ją testowałem przeciwko Nilfgaardowi, no bo tu na tym proranku to nie wiem, co to jakaś plaga Nilfgaardu jest, albo Nilfgaard, albo Skellige, ja tu dosłownie nic innego nie widzę ostatnio. Chociaż w większości nawet Nilfgaard. Tak jak na randle pierwsze, jeszcze był Syndykat, KP i... Syndykat, KP i też chyba Skellige, no dokładnie Skellige na Ceres. Tak tutaj już tylko Nilfgaard widzę, nie wiem czy ten Nilfgaard jest taki tupetaj popularny, nie wiem czemu. Ale przynajmniej ja mam takie szczęście. A więc przejdźmy do tłumaczenia, o co tu biega. Tak jak mówiłem, bardzo długo tą talię tworzyłem. Ci co byli ostatnio na streamku, to było chyba przedwczoraj, to widzieli jakie tu były zmagania, żeby tą talię zmienić, dopracować. Już i pod szpiegów próbowałem i... Znaczy pokażę wam też drugą koncepcję na tej talii. Ale to zaraz. Mi się wydaje, że ta jest lepsza, bo jednak zakłada jakieś silniki, które nam te pasywnie punkty robią, nie? Faktem, jak widzicie, każdy chce się na za wszelką cenę ten pancerz zbić z tych kuszników, nie? Ale nie każdy jest w stanie, nie? To Skellige było, no bo to była typowa kontrola, nie? Nie mówię, że to było słabe Skellige, no bo talie kontrolne zawsze są mocne. No dobra, zacznijmy. Sirocco dałem, tak jak mówiłem, to jest kontrola na wszystko. A ta talia nie ma dużo kontroli. Niby ci kusznicy obijają, ale nie robią tak naprawdę dużych punktów. Nie skontrują konkretnej karty, chyba żebyśmy nie wiem jakie szczęście mieli, nie? Ale na to nie ma co liczyć. Sirocco właśnie, tak widzicie, tutaj ten artefakt, zniszczenie tego artefaktu dużo dało tu. I to była szansa na nasze zwycięstwo. To była szansa, ale niestety jej nie wykorzystałem. Aczkolwiek błędy się popełnia niestety. Dekret pozwala wyciągnąć głównie
operatora, tylko że ten dekret warto zostawić na rundę trzecią, czy tam drugą. Zależy, kiedy będziemy drugi raz grać operatora. No chyba, że w rundzie pierwszej go nie mamy, no to wyciągamy z tego dekretu, no bo co zrobić. Ale jeśli jest operator i jest dekret, no to nie używamy dekretu w rundzie pierwszej. Zostawiamy, bo wiemy, że będziemy musieli go jakoś wyciągnąć z tej talii. Ramon standardowo w kusznika, ale możemy iść też w egzekutora, gdyby się okazało, że kusznika nie mamy na ręce. Mata właśnie pod to, żeby wyciągnąć Sirocco. Jeśli Sirocco bądź, tak widzicie, 10-10-10, czyli mamy tak naprawdę równe szanse. Możemy równie dobrze wyciągnąć też dekret. Ale dekret, tak jak mówiłem, jest tu też potrzebny pod operatora głównie, więc co będzie było, zawsze jest jakieś wyciąganie się i to jest też dobre. Vilgefortz to jest też nasza taka w sumie najsilniejsza kontrolna jednostka. I on może być równie dobrze zagrany z dowódcą. I tak na przykład może być dowódca grany dwa razy w Vilgefortza i dzięki temu zakładając, że ktoś wystawi zarówno, już tak spotykałem, że na właśnie na strategicznym odwrocie było grany dwie karty w jednej turze, na przykład zagrał Fiona i do tego Damiena dograli. I teraz możemy palić teoretycznie jedną, więc musimy użyć dowódcy, żeby spalić mu te obie karty, no bo to jednak jest niebezpieczne dla nas, żeby Damien miał się odpalić. To jest właśnie kontra na karty typu Damien, Skellen, a czasami na jakieś wysokie jednostki w innych frakcjach, bo mówię teraz o Nilfgaardzie. Ale w Skellige może być jakiś przeciwko jakiemuś Dagurowi i wielu innym, nie? Które generują wysokie punkty na potworach przeciwko Azrelowi. Sobie szukajcie na co chcecie. Dalej, Fion. Fion to obrońca. Ostatnio jest bardzo dużo kontroli na obronę. I myślałem, żeby go nie dawać, ale daję go z tego względu, że jest żołnierzem i samo wystawienie go daje nam punkty na kusznikach, którzy będą obijać wrogie jednostki. Oczywiście jeśli mają pancerz, ale trzeba liczyć się z tym, że liczmy na to, że ten pancerz będzie dokładnie tak. Rozkaz pod agentkę, żeby się wyciągnąć. Myślałem tu Menno dać, Menno by nam to mógł wyciągać i dekret i właśnie rozkaz, no ale kurczę, nie miałem gdzie go to upchać, to jest ten problem. Znaczy mógłbym zamiast Swerca, ale uważam na cały czas, że Swerc może być bardziej przydatny. I tak się tu dosyć dobrze schodzi z tych kart. A Swerc może być właśnie pod to, że jak stworzymy mu tego kusznika na... Dobra, sorry, że tak przeskoczyłem, ale zaraz wrócę. Że jak już stworzymy kusznika na jego stole, no to później tego kusznika możemy zabrać. No i w RMD wchodząc tych wszystkich kuszników ulepszy o te dwa punkty. A jeśli będziemy, im więcej im będziemy mieć, tym więcej punktów nam da. I tak jak widzicie, tutaj w RMD rzuciłem w drugiej rundzie, co dało mi 20 punktów, nagle 20 punktów przewagi nad przeciwnikiem, podczas gdy już wcześniej szliśmy łeb punktowo, a nawet on trochę miał przewagi. No i tak mówiłem, to się później na mnie zemściło, że rzuciłem tak dużo punktów w tej drugiej rundzie, no ale byłem do tego zmuszony. On to przeciągnął, mógł, bo był na równych kartach. I to było właśnie to, żebym zyskał tą kartę przewagi, żebym uciekł, żebym musiał wyrzucić tą kartę, żeby mnie dogonić w tej rundzie pierwszej. No to już by tak w rundzie drugiej sobie nie pozwolił na taką swawolkę. I zapewne ten Wremde został wyrzucony w rundzie trzeciej i by to dało nam zwycięstwo. No bo jak widzicie, aż takiej przewagi dużej nie miał w tej rundzie trzeciej. Miał, bo miał Joachima i pewnie by miał tego Lasseya. Więc pewnie by zagrał tą wzmocnioną tam wieżkę, czy cokolwiek innego wzmocnionego. No ale doliczcie sobie te punkty, które straciliśmy poprzez Wremdę w rundzie drugiej, a których on już nie dogrywał, no to byście widzieli, że jednak to nie była aż taka przewaga z jego strony, jaką byśmy uzyskali poprzez Wremdę. Ale wróćmy do tego, do Asir. Asir właśnie służy głównie do wtasowania operatora. No ale możecie, jeśli... Nie ma potrzeby tak wtasować operatora. Nie grajcie dwie rundy z operatorem, bo taktyki pewnie można znaleźć kilka strategii na tą talię, więc możecie wtasować coś innego. I koniecznie musicie potrzebować operatora w tej rundzie trzeciej.
Ja tak gram, że operator runda pierwsza, operator runda trzecia. W tym przypadku była druga w ostatniej gierce. Ale może być na przykład Sirocco, jeśli będziecie wiedzieć, że to Sirocco zrobi wam większe punkty niż ten operator, więc... Kwestia gustu, tyle że to Sirocco potem trzeba dobrać, a dekret Sirocco nie wyciąga. Tak, do przypomnienia. Jedziemy w dół. Roderick, właśnie, też kolejna karta pod wyciąganie złotych kart. Terapię. Agentki, aczkolwiek lepiej, jeśli nie mamy egzekutora na stole, lepiej zagrać jednego kusznika z jego cmentarza i do tego agentkę, nie? No chyba, że to traficie na żołnierzy i on tam będzie miał kuszników, no to sobie grajcie kuszników z jego cmentarza. No żółwik to jest trochę zapychacz, ale 7 punktów za 5 prowizji, no i żołnierz. Oczyszczenie, przynajmniej jedno to standard talii. To jest właśnie pod agentki. Gramy ich trochę, gramy Roderika. Jest trochę też biegu pierwotnie, było 2 egzekutorów Impery. A to jest 3 za 5 punktów, 2 na rozkazie, te 2 jeszcze wejdą, to jest takie 50%, zależy czy on nam go zabije czy nie. Kusznik, to są główna siła napędowa tej talii. Agentki, to nie będę tłumaczył. Kusznika tutaj dałem, Datewend, bo tamten jest Artfein, a to jest Datewend, więc kusznik Datewend jest tutaj po to, żeby wygnać właśnie z jego cmentarza na przykład artefakt, bo może grać w rundzie pierwszej artefakt i próbować go asirką wtasować. Może być na przykład też grane Krucza Matka na Skellige, którą też możemy wygnać i wiele innych kart, które może się przydać, usunąć jemu cmentarza. Czy Eger na potworach. Rekrut to żołnierz do wzmocnienia, a co za pychacz. I kawaleria, no to bo jednak tu trochę ta asymilacja może się odpalić właśnie poprzez terapię eksperymentalną. Oraz agentki, nie? Więc także go dałem. No i to na tyle. No i obroża to jest taka najlepsza. Najlepsza tutaj z tych do wyboru kart. Aż zapomniałem, jak to się nazywało. No bo tutaj co 5 punktów wzmocnienia, no to jednak jest spoko, ale jeśli nam to skontruje jakąś trucizną czy coś, no to stracimy więcej punktów, a tutaj jest jednak i kontrola na jego stole. Oni się tego boją. Nie będą też za bardzo szarżować w rundzie pierwszej, jeśli to będziemy mieli na stole. Dobra, więc to na tyle. Myślę, że się podobało. Talia może nie jest aż tak dobra jak inne, które przedstawiłem wcześniej, ale szukałem czegoś właśnie pod tą umiejętność na Nilfgaardzie i sądzę, że to sobie radzi najlepiej. Aha, miałem jeszcze pokazać wam drugą talię, którą mam zrobioną na tej umiejętności. O, chwilka, tu mam. No i tu jest talia, w której praktycznie schodzimy z większości kart. A, Tibor tu jest, bo zmieniłem, bo już tak kombinowałem, szczerze powiedziawszy, na tej talii. No sobie też możecie zobaczyć to, jak to wygląda, nie? Test, Skelena, Tibor. No tu mamy ustawkę, nie? Posłańcami ustawiamy sobie pod kantarele i tak dalej. Jeśli chcecie, możecie sobie tą też spróbować zagrać, nie? Ja akurat sądzę, że tamta jest lepsza, bo ma daje jakieś silniki na stół, a to jednak jest ważne, nie? Generalnie w Nilfgaardzie grają może nie w 90%, ale w 70% grają bal maskowy. I to jest główna siła napędowa talii, nie? Bal maskowy i nie tyle sam bal, co właśnie damy. One. To jak widzieliście, one dosyć dużo punktów potrafią zrobić, tym bardziej jeśli gramy typowo truciznę. Także... A ja nie chciałem iść w ślady tego, co w większości chciałem zrobić coś innego, coś czego nie grają. Chciałem szpiegów, jak mówiłem, ale pod szpiegów to jest naprawdę... Na pro ranku to nie ma szans, nie? Nie ma co... Nie pogracie sobie tym. Może tak na 10 randze albo 5, 10 to prędzej. Nie wiem jak tam jest, dawno tam nie byłem. Ale chcecie, to sobie próbujcie. Możecie podsyłać swoje talie gdzieś tam w komentarzach. Linki do tych potestuję. Ocenię, jak chcecie. Także zachęcam. I zachęcam również do zasubskrybowania kanału, gdzie wrzucam różne talie. Następnym razem sądzę, że coś właśnie ze Skellige zrobimy. Może właśnie jakaś kontrola.
coś na wzór. Gdzie to mam? To widzicie ile talii? O, Dagur Haralda. Może tu coś zmienimy? Jeśli to była dobra talia, ale zobaczmy. Zobaczycie zresztą w kolejnym filmie, do którego zapraszam już teraz i zachęcam, tak jak mówię, do subskrybowania kanału, do zostawienia komentarzy, lajków, jeśli się podobało oczywiście, jeśli nie, to nie zmusicie. No i co? Żegnam się z wami. Odsyłam do talii, link będzie w opisie. Także na razie, trzymajcie się, hej.